Halo, cześć, witajcie z tej strony Evro, na to kolejny odcinek z Fortnite'a i słuchajcie, dzisiaj wielki powrót. Jakiś czas temu gracze gdzieś tam się dołożyli tym złotem i przywrócili szybką combat pompkę. Ta pompka jedyne z czym się kojarzy to z World Cupem, gdzie wszyscy grają tymi kombatami. I dzisiaj właśnie odcinek, w którym przetestujemy sobie kombata w dwóch gierkach. I dzisiaj naprawdę soczysta gierka siadła, no dwójeczka z przodu, jeżeli chodzi o fragi. Więc dzisiaj, słuchajcie, odcinek całkiem soczysty właśnie ze sprawdzania tej pompki combat shotguna. No nie ukrywam, że pierwsza gierka, chyba wszystkie fragi były tym combat shotgunem, więc całkiem zacna. Także dwie gierki i no oczywiście mamy 1 listopada, więc dzisiaj w sumie kończy się, I guess, Halloween. Znaczy, wczoraj było Halloween, ale wiecie, to jakby w Fortnite to Halloween było budowane jakiś czas, bo to wiecie, już chyba z 2 tygodnie przed. Także dzisiaj w teorii mamy taki oficjalny koniec i chyba powinien być jutro jakiś update'ik, no ale dzisiaj oczywiście mamy ostatnią szansę zerknięcia sobie na Halloweenowy sklep. A ja oczywiście przypominam, że jak ktoś robi jakieś zakupy na Halloween, to bardzo docenię użycie naszego kodu twórcy Evro w sklepie Fortnite. No i słuchajcie, zobaczcie, co dzisiaj ciekawego mamy. Mamy chyba kilka nowych rzeczy, ale generalnie no najważniejsze jest to, że absolutnie wszystko wróciło. W sensie wszystkie halloweenowe rzeczy, jakie były, gdzieś tutaj powracały. Są jakieś inne rzeczy, są jakieś nowe rzeczy, są jakieś stare rzeczy. Znaczy, czy absolutnie wszystko powróciło? W sumie nie wiem, ale tego jest strasznie dużo. No nie, tych ofert halloweenowych jest ogromnie dużo. Tych tabów jest po prostu z jakieś ponad 10. Więc tak naprawdę, no wszystko, wszystko co byśmy chcieli na pewno mamy. Mamy Ariana Grande, mamy Jokera, mamy, nie wiem, mamy Reaper. A też, bo zastanawiam się, czy Gold Trooperka wróciło nas na samej górze po prostu, okej. Bo takiej nie widziałem gdzieś tam na dole. Także no, mamy w sumie absolutnie wszystko, a też mamy takie fajne w sumie te plecaki. O właśnie, mam skina już z ekipaki. Ten skin jest całkiem spoko z ekipaki z tego miesiąca. Więc jest Blood Moon Rising i on się jakoś tam zmienia w grze. On po prostu jakby, pewnie od, w zależności czy jest dzień czy noc w grze, prawda? Oraz mamy dynie, które gdzieś tam można sobie customizować, jakieś czapeczki, jakieś kolorki, także całkiem spoczko. Mam oczywiście dalej tego Shadow Midasa. No co z Halloween? No Ghoul Trooperka jest naprawdę fajna, Reaperka jest fajna, Skull Trooper jest spoko. Dobra, tu będzie na pewno za dużo wymieniania, ale tak jak widzicie, wszystko halloweenowe powróciło. No i nowa ekipaka, no bo dzisiaj przecież pierwszy dzień miesiąca. Także słuchajcie, ja was dzisiaj zapraszam na dwie gierki. Miłego tam odpoczynku, bo chyba większość osób ma dzisiaj wolne. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach, a tymczasem, znaczy widzimy się w tym odcinku. Ja już się żegnam w głowie. Tak czy inaczej, zapraszam was dzisiaj na dwie gierki. Oczywiście sprawdzimy sobie combat shotguna. Miłego oglądania. Jezus, widzowie, to już dzisiaj, to już teraz jest powrót combat shotguna i nie wiem dlaczego, ale ludzie dosłownie mówią, że ten combat shotgun jest taki fajny jak był, więc o mój Boże, niech mi ludzie nie niszczą marzeń, ale mamy combat shotguna w grze, bo było to głosowanie i w sumie to głosowanie jest mega fajnym rozwiązaniem, bo faktycznie do gry dodawane jest to, co ludzie faktycznie by chcieli i faktycznie na co zagłosowali, więc mam nadzieję, że w miarę szybko, już teraz znaleźliśmy combat shotguna i możemy się z nim pobawić. Siema, dzień dobry. Nie, no nie, no nie. Wspomnienia starej mapy, wspomnienia World Cupa, przecież na World Cupie wszyscy biegali właśnie z combat shotgunem, więc Jezu, cóż za piękne czasy nastały, że mamy w końcu combat shotguna. Dzisiaj sobie go przetestujemy, bo jest wielki powrót. Ktoś tupie nade mną. Ktoś tupie tutaj. Dzień dobry, witam. O mój Boże, okej. Zaczynam rozumieć źródło problemu. Napinacze i tak przychodzą z wolną pompą. Okej, let's go. Dobra, fantastycznie, nie ma problemu. Nie ma najmniejszego problemu. I tak wygrywamy, bo mamy kombacika. Co prawda niebieskiego, ale jest okej. O, nie no, pani Dynamo, spokojnie, proszę mnie nie bić. Dobra, dostałam w głowę. Let's go, nie no, kombacik, jak wiecie, to wiadomo, że jest oczywiście poddymione. Boże, jaka ta broń jest fajna, w sensie sam wydźwięk broni strasznie mi przypomina czasy World Cupa, bo tam, tak jak mówiłem, każdy biegał z tą bronią i to tak ślicznie wyglądało, jak po prostu każdy się nawalał tylko z tych kombatów tak na zmianę i aż po prostu mi się przypominało, jak komentowałem World Cupa. Byliśmy oficjalną polską transmisją w ogóle z tego eventu, więc no, czasy się mocne przypominają. Oho! Nie no, kolego, słuchaj mnie, chodź, podejdź tutaj. Masz na mnie wanted, bo widzę, że mam 3 paski, więc jeżeli masz, no to zapraszam do zabawy. Witam. Okej, trochę tą bronią trzeba pospamować, ale i tak troszeczkę nostalgia jest, okej? Oho, słyszę chyba tutaj gdzieś w budynku. Jezus, strasznie dużo ludzi na tym misty. Dzień dobry, kolego. Witam serdecznie, Jezus. Jaka satysfakcja, dzisiaj robimy normalnie tylko combat challenge.
Czy ty, kolego, naprawdę we mnie spamowałeś i teraz sobie gdzieś biegniesz? Panie rybo, ja jakby wracam po ciebie, czaisz to, nie? Witam serdecznie, czy to będzie pojedynek na kombaty? Niestety kolega nie strzelił, więc pojedynku w ogóle nie było. Ale kurde, satysfakcja jest naprawdę fajna z tego kombata. Tylko niestety, jak będzie chyba build fight, to no na spoceńców będzie ciężko, jak będą mieli na przykład złotego spaza, no nie? Ale zobaczymy, zobaczymy. Fajny shotgun na pewno do pospamowania sobie po prostu nim. Ty, i dalej ludzie są na tej miejscówce. Co jest? Witam serdecznie, kolego. Żegnam. Nie, no nie, nie, dzisiaj za mocno dzisiaj w tych gierkach. O nie, o nie, oni jeszcze nie wiedzą, co nadchodzi. Kolego, nie bijmy sobie. Nie, o, o. Nie, no kolego, jaka wolna pompa, jaki spaz. Jak teraz jest przecież era kombatów. No come on, kolego, trzeba się pobawić. Czy on mi ucieka? On mi serio uciekł gdzieś. Naprawdę? Ziomek, co ty robisz? Ja mam lotnię, ja mam miotłę. Dzień dobry, o mój Boże. Prawie się wyłożyłem przez tego spaza. Okej, okay, trzeba uważać jednak, bo wiecie, tą pompą trzeba po prostu spamować, no nie? Ona jest mega fajna dystans, ale jak podjedę do kogoś na blisko i ten koleś ma wolną pompę, to jest mocna sytuacja. Kolega na kurczaku! Jaki to jest rzadki widok, że ktoś tego kurczaka jeszcze używa. Boże, coś pięknego. I kolega w ogóle bez kewa. Widać, że kolega chce się bawić grą. Ja nie powinienem go ubijać. Nie powinienem go tak naprawdę ubijać. No let's be honest. Kolega się po prostu bawił, okej? Okay? Niech zabawmy się w tej grze. Nie napinajmy się w niej. Grajmy for fun. Jezu, mam tak mało HP. Musiałem wychodzić ze strefy. Dlaczego takie rzeczy się muszą dziać? Na spokojnie, koleś w ogóle lotni użył, jest okej. Okay. Fantastycznie, muszę przejść. Ja o tym mówię, no nagle spotykasz po prostu na swojej drodze jakiegoś spoceńca gigantycznego. No zostaw mnie, kolego, daj spokój. Nie musimy walczyć. Jak oni chcą walczyć tylko i wyłącznie na poważne pompy i się pocić, a ja już chciałem po prostu grać inaczej w tej grze, chciałem po prostu być milszy, ale jeżeli trzeba się pocić w tej grze, to nie ma najmniejszego problemu, możemy grać z normalną pompą, możemy pokazać, jak to jest się spocić, nie ma najmniejszego problemu, tylko ja bym chciał, żeby każdy mógł przestać na przynajmniej jeden dzień budować, czy każdy mógł się postrzelać z kombatami, wiecie, taki po prostu tryb i vibik z pierwszego sezonu, pierwszego rozdziału, ale no niestety, jest na pina. Ludzie się normalnie zabudowują. Ludzie one-shotują cię z pompy. Więc dzisiaj nie ma problemu. Zrobimy porównanie. Kombaty versus normalne pompy. Kurczę, a już miałem 10 fragów. Już było fajnie. Już było dobrze. Ale niestety. Musiał nas ktoś ubić. No dobra, trudno. Jest tak jest. Tak to jest już po prostu. Ktoś tutaj się leczy z potki dłużej. Dzień dobry. Kolego. On chyba będzie na mnie czekał, co? Cześć. O, jak najbardziej. Dobry. Chodź tu, kolego. No chodź. No i oczywiście o tym mówię, nie no, z kombatów się nie da, widzowie. Niestety z kombatów się nie ma. Trzeba robić nowe konto i tam grać chyba. No jest jak jest, niebieska pompa, jest okej. Oho, ktoś do mnie idzie. Kolego, nie bij mnie proszę, dziękuję bardzo. To jest piłkara z sierpem halloweenowym. Niestety, nara kolego. Nie spodziewałeś się chyba, że tu jest okno, co? Dobra, koleś do mnie podchodzi. Nie mam kewa. To jest delikatny problem, ale koleś ma tutaj małe. Jest okej, okay. Możemy sobie przejść. Telefon dzwoni, halo? Kto tam? O Jezu, nie. O, nie. Dostałeś raz, dostałeś drugi raz. Fantastycznie, dostaję nejdy. Przejdźmy sobie troszeczkę na bok. Okej, okay. Przeżyliśmy jakąś miarę, jeszcze mamy potkę. Ten koleś mi będzie dojeżdżał, nie? Nara, żegnam. No tymczasem ja sobie polecę, nie ma najmniejszego problemu. Czy ten koleś w ogóle może za mną polecieć? Nie może za mną polecieć, dobra, to możemy się wyleczyć. Na, zapraszam kolego, zapraszam. Zapraszam, aż się sam zabuduję, nie ma problemu. Czasami jeszcze troszeczkę stresik wchodzi, wiecie, takie niże drżenie rąk, ale czasami się troszeczkę jeszcze będę w budowaniu, no jednak wiecie, niedzielny, casualowy gracz, to jednak troszeczkę jeszcze można, ale staram się nadrabiać. Staram się, wiecie, dorównywać tym ludziom, gdzieś tam w miarę, tym gameplayem. Dzień dobry, witam, hejcia. No masz pecha, kolego, no delikatny peszek. Ktoś tutaj przyjeżdżał, no właśnie, ta taksówka tutaj nie bez powodu stała. Kolego, no it is what it is. It is what it is, zapraszam. Możemy się bić na dachu, jeżeli wolisz dach, to nie ma najmniejszego problemu. Ale jeżeli nikogo jeszcze nie spotkałem z kombatem, mega smutne informacje. Proszę bardzo, a co to kolega, Awk stoi? Nie stoi Awk, zabudowuje się, okej. Witam, czy ty myślisz, że ja dalej jestem tam u ciebie? Czy ja naprawdę aż tak zmisowałem? Czy ja naprawdę rekin do nas podchodzi? Tak, chyba rekin nas podchodzi. Przecież słyszałem, że coś normalnie pluskało się w wodzie, a to może mój samochód był. Ale rekiny są, to na pewno. Kolego, no dawaj. No dawaj, czy ja muszę zacząć? Czemu ci ludzie nigdy nie chcą zaczynać? On po prostu stoi, to jest twój game plan, kolego? Będziesz po prostu zabudowywał? On się z nami zedytuje, musi. Teraz już, kolego, nie masz wyjścia. To był twój game plan, tak? Czekanie, aż się przebuduje i co wtedy? Co się wtedy ma stać? Ja nie mogę, ci ludzie, ja mam wrażenie, że oni grają czasami bez pomysłu. Jak już chcą grać jak na spoceńców, to graj jak spoceniec.
No nie, no kolego, ale ty chyba nie będziesz we mnie spamował. Tutaj normalnie Ghost Rider leci. Pan pszczółka, czy tam pan, ja nawet nie wiem jakim skinem jestem, ale generalnie prezent od Epika, więc dziękuję bardzo. Fajnie wygląda, mam czułki, kolego, więc generalnie mogę z samochodu strzelać. Oho, oj, ty czym kolega leci, ty? Chłop leci normalnie na jakiejś niewidzialnej lotni. Nie no kolego, ale ja rozumiem, że Halloween, ja rozumiem, że wszystko, ale troszeczkę powinieneś się uspokoić. No ja pierdzielę, no spokojnie, chill my man. Okej, okay, widzę, że agresja kontynuowana. Na spokojnie, na spokojnie. On teraz wszyscy z tymi wolnymi pompkami grają. Nikt nie gra z kombatem. Smuci mnie to, no. Smuci mnie to. Pewnie, nie ma problemu. Jeszcze niech umrę. Jeszcze niech padnę drugi raz dzisiaj. Typie, przestań mnie spamować. Naprawdę. Doceniłbym brak spamowania z tego auga, a potem z tej pompy mocnej, ponieważ ta pompa mocna może mnie ubić na hita. Bardzo bym cię prosił jednak o zachowanie troszeczkę powagi. Jak go mogę walnąć tak, że on będzie zaskoczony? Dobra, fantastycznie, raz się udało. Przepraszam, typie, czy ty nie patrzysz na plecy? Okej, dobra, ten typ był dziwniejszy niż bym chciał, żeby był. 10 fragów, ty jeszcze 20 do zrobienia, let's go! O mój Boże, Jezu, jak mnie tacy ludzie irytowali. Jak mnie tylko spamują, ale kolega widzę, że nawet nie zwrócił uwagi na plecy, więc było okej. Okay. Nara, no nie! Czemu ja już drugi raz dzisiaj nie mogę trafić takiego pięknego strzału z tego, z wysoka? No po prostu nie mogę. Aim chyba po prostu nie ten. No niestety, Pestli, ale dzisiaj nie padniesz w fajny sposób, ale przynajmniej dasz mi spaza i przynajmniej dasz mi kolejnego oponenta. No i co, kolego, robisz? I że będziesz mnie tak spamował. No i spokój. Czy naprawdę, czemu ci ludzie spamują i po prostu sobie gdzieś idą? Przepraszam bardzo, kolego, no nie wiem, chcesz walczyć, czy nie chcesz? No ja mogę. Ja mogę. Dzisiaj ewidentnie te pompy nie siadają z powietrza. Niestety, sadek. Sad czampo dla mnie. Typie, no dawaj. O, fajne okno. Nice window, man. A teraz to już jest panika, zawsze jest panika. Jak robisz ten daszek, nauczyłem się jednego triku 2 sezony temu, działa do dzisiaj, nie? Na. Czyżby będzie redemption? Let's go! O mój Boże! Jezu, ale ktoś został zawału, bo akurat gadał z NPC-tem. Chłop się musiał tak przestraszyć. O nie, współczuję. Przepraszam, kolego, to nie miało aż tak wyglądać. No ale w sumie mamy ten okres Halloween, mamy tutaj, wiecie, okres straszenia, także wszystko okej. Okay. Co prawda, no jest jeden dzień po Halloween, bo Halloween chyba 31. No nie, ale jeszcze taki vibe'ik może być. Dzień dobry, witam serdecznie. Kejka, czy ja tutaj przeszkadzam za bardzo? Wiem, że jeszcze jest jeden chłop, więc muszę od razu uciekać. Mam na szczęście dużo leczenia, więc jest okej, tylko że on mnie niestety widzi. Hej. O nie, najgorzej, przepraszam. Cześć pani Auro, dzień dobry, witam serdecznie. Do widzenia pani Auro, niestety, ale ja mam tutaj kontrę na odrzucanie mnie z granatnika, więc witam serdecznie po raz kolejny. No nie gadaj, że tam jest... Co jest? Dwie aury w jednym boksie, co jest? Halo? Halo? Witam serdecznie, hejeczka. Cześć. Dobra, dostałeś raz. Ty dwie... Okej, okay, no teraz nie mam kontry. Teraz przynajmniej nie mam kontry. Ty dwie aury w jednym miejscu, co się stało? Halo? Dobra, tu jest... Jezu, ile tu jest lutu. Piniata na tym, na balkonie. O, dzień dobry, dziękuję. No zamieszanie generalnie jest duże na mapie. Zamieszanie jest bardzo duże. Czyżby nie. Teraz to już w ogóle poleciałem krzywo. Poleciałem krzywo, a za mały sens, żeby się obrócić aż tak szybko. Ale kolega w ogóle nie ogarniał, więc słuchaj, ej, ale chcę po 20. No niestety, smutne czasy nadeszły, że nikt z tego kombata faktycznie nie gra. To jest smutne, a jak ja grałem z kombatem, to tam za... Ora, spokojnie. Kolega sobie sam walnął w ścianę. Przepraszam bardzo. Czy był taki zamysł tej gry? Ty, ja na pewno nie miałem z tyłu tej snajperki? Nie, to nie jest jakiś typ, bo go słyszę, ale jakby chłop walnął co w swoją ścianę, bo to chyba było we mnie, ale w ścianę, ale we mnie? To jest ta druga aura, no tak, przecież tu jeszcze była druga aura, ty. Zapomniałem o tym w ogóle, że dwie osoby były. Ja kupiłem tą jedną aurę. Halo? Tutaj. Siema, a to nawet nie jest aura. To nawet nie jest aura, to nawet nie jest on. Okej, okay. No dobra, hej. Kolega, co sobie dropa zbija, jejku. Kolego, niestety troszeczkę unluko. Unluko sytuacja, wejdę sobie do ciebie. Hej, dzień dobry. No nie widzisz mnie, to jest ta aura. Nie widzisz mnie w tym gazie, no jest jak jest, jest jak jest. Ej, naprawdę gierka idzie niesamowicie mocno, co jest? Hej,
Dzień dobry, nie bij mnie, proszę, z tego auga, nie ubij mnie z tego auga, niech ten aug nie będzie jakiś mega mocny, dzięki. Dobra, przejdziemy sobie tędy. Okej, koleś, a to ten jest z tym snajperem, czyli faktycznie z pleców, bo tak myślę. Nie no, byłem pewny, że ten laser idzie od tego budynku wtedy. Okej, trzeba, to jest ta zombie. Dobra, ten laser nawet nie jest od tego typa. Ten laser jest z jakiegoś krzaka chyba, nie wiem, on się nagle pojawia i znika, dobra. Przejdźmy sobie, nie chciałbym dostać z tego snajpera, a potem od chłopa. Więc trzeba to zagrać troszeczkę mądrze. Fajnie, chciałem zrobić ścianę, ale spoko. Mogę też strzelić z pompy, jest okej. O, czasami, wiecie, coś się mi skliknie. Typie, błagam cię. O! O! Kurde, myślałem, że jak on podmieni tą ścianę, to jeszcze się nie wyrobi tutaj. Gdzie? Gdzie mi tu latasz? Nara! No i mamy 20, let's go! Ej, dobra, fajnie, został mi tylko ten snajper, więc sobie do niego pójdziemy. Nie mam pojęcia, gdzie on jest, ale gdzieś z tej strony. Jeżeli jest w tym krzaku, to naprawdę będę zawiedziony. Ale chciałbym, żeby we mnie po prostu strzelił, żeby był zbejtowany tym, że jestem wysoko, ale chyba... O, o, o! Jezus, nie mam pojęcia, halo? Weź strzelę jeszcze raz. On jest za drzewem? On jest za drzewem! O mój Boże, dobra, okej. Okay. Fantastycznie. No kolego, niestety unlucky. O Jezu, nie bij mnie, proszę. Stary, halo? Dzień dobry, witam. Hej, jeszcze raz. Pani Harley Quinn, na spokojnie. Na spokojnie. Let's go. Ty, 21 fragów. Ej, naprawdę mocna gierka. Kurczę, no szkoda, że... Szkoda, że ludzie nie grają z tym kombatem, bo naprawdę bym się pobił, ale no, wszyscy grają z tymi wolnymi pompami, a w tej grze nawet nikt nie miał kombata przy sobie, no nie? No niestety, dosyć unlucky sytuacja. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo, czat, że byliście. Dzięki za odcinek, trzymajcie się do następnego. Elo!